Witajcie na kanale Dzieciaki testują w kolejnej recenzji książki, właściwie zestawu książek Star Wars Złota Biblioteczka wydawnictwa Egmont. Sześć książek tematycznych, czyli każda część Star Wars opisana osobno. I jest to coś niesamowitego dla małych fanów sagi, a Tincia, jak wiecie lub jeszcze nie wiecie, ale ona bardzo lubi Gwiezdne Wojny. Ja już Wam pokazywałam jedną książkę, tutaj na górze będzie do niej link, Star Wars krótkie opowieści na dobranoc bodajże, też wydawnictwa Egmont. Tutaj się teraz pojawił link do tej książki, do filmu o niej, więc jak macie przedszkolaka, bo to są książki dla przedszkolaków, jeśli macie przedszkolaka, fana Gwiezdnych Wojen, ja Wam bardzo gorąco polecam te książki, już od razu powiem jeszcze zanim Wam pokażę w środku, że ja Wam je polecam. Musimy książki wyjąć z tego opakowania. Świetny jest to sposób na przechowywanie całej serii w takim właśnie kartonowym pudełku. Nic nam się nie gubi, wszystko mamy razem. Możemy zabrać te książki wszędzie, gdzie tylko chcemy i one nam nie zginą, nie pogniotą się, bo to tutaj zapewnia im też w pewnym stopniu bezpieczeństwo. A tak wyglądają książki, tak wygląda nasza saga. W środku złote, tutaj grzbiety książek i mamy Star Wars, Atak Klonów, Star Wars, Zemsta Sithów, Nowa Nadzieja, Imperium kontratakuje, Powrót Jedi i Mroczne Widmo. Ilustracje są niesamowicie kolorowe. Jak tak kojarzę z filmów, no to w większości ci bohaterowie są podobni do tych filmowych. Zobaczcie, tutaj jest Anakin, tam z tyłu Obi-Wan Kenobi, jest też ten stwór, wyścig tych ścigaczy, więc w większości oni są podobni. Nie ma tutaj żadnych zastrzeżeń co do wizualnej strony tych książek. Nie ma problemu, że na przykład widzimy kogoś i nie rozpoznają się, zastanawiamy, kto to był w tym filmie. Oni są do siebie podobni, chociaż jak widzicie, jest to bardzo tak stworzone dla mniejszych dzieci. Te ilustracje są takie bardziej właśnie dziecięce i nie ma dużo tekstu. Nie wiem, czy zauważyliście już w tych książkach, jak tak Wam pokazuję wnętrze, nie ma za dużo tego tekstu. Jesteśmy w stanie z przedszkolakiem przeczytać te książki praktycznie na jednym oddechu, że tak powiem, nie ma z tym żadnego problemu. Treść też jest całkowicie odpowiada temu, co się dzieje w filmach. Jest to oczywiście, są to wersje skrócone, nie ma tam wszystkiego, co się działo. Nie jest to tak bardzo rozbudowane, no ale zobaczcie, te książki, one nie są grube, są, jak już mówiłam, idealne, wręcz stworzone dla przedszkolaków, więc jeśli macie fana Gwiezdnych Wojen, to bardzo gorąco Wam polecam te oraz krótkie historie na dobranoc, krótkie opowieści na dobranoc. Też bardzo fajnie się czyta, to akurat była jedna gruba książka w twardej oprawie i tam były historie z każdej części Gwiezdnych Wojen. No a tu mamy każdą część w takiej cienkiej książeczce i super sprawa dla małego fana sagi gwiezdnej. Sagi Tincia poleca gorąco. Czyta je praktycznie na okrągło, dużo książek czyta, no ale teraz już właśnie odkąd trafiły do nas Gwiezdne Wojny, czyta je na okrągło niemalże. Przynosi, każe sobie czytać, więc jakby tutaj była, to by Wam powiedziała, że bardzo Wam poleca. Więcej o książkach przeczytacie na naszej stronie, w opisie filmu będzie do niej link. Tam także będzie link do naszego Facebooka, polubcie nas, subskrybujcie nas, oglądajcie inne wideo recenzje, a ja Wam już bardzo dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, do usłyszenia.